Dzięki. Dzięki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jako tych, którzy tak naprawdę nie tworzą żadnego zagrożenia. Dziś w przypadku walki z mafiami VAT-owskimi. To jest wysokość... Na analizę tej skargi, wydanie uzasadnionej opinii, których inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska, instytucji... To swoiste Eldorado zarządów Platformy zachęciło między innymi naszego zachodniego partnera do wwozu śmieci do Polski. Konsekwencją tego jest 35 tysięcy nielegalnych odpadów porzuconych w 7 składowiskach. Wielokrotnie interweniowaliśmy u naszego niemieckiego zachodniego sąsiada na poziomie landowym, na poziomie federalnym, nawołując do zabrania tych niemieckich śmieci, które nielegalnie zalegają na polskiej ziemi. Rząd federalny odpowiadał nam, że to są kompetencje landowe, z kolei landy nie spieszyły się z podjęciem jakichkolwiek działań. Korzystamy ze skargi do Komisji Europejskiej, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jednocześnie apelujemy do naszego niemieckiego partnera, do bardzo zielonego niemieckiego rządu o zabranie niemieckich śmieci. Polski podatnik, Polak nie może płacić za wywóz, za zagospodarowanie niemieckich śmieci.